Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym odcinku na moim kanale i witajcie w car vlogu, którego nie było bardzo dawno i zorientowałam się właśnie, że nie wzięłam zapasowej baterii, także bardzo możliwe, że przyjechałam tutaj specjalnie na taki duży parking, gdzie raczej nikogo za bardzo nie będzie, a będę musiała się wrócić po baterię. Miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy, dlatego że też ma później padać, więc ciężko by było mnie usłyszeć, najwyżej w innej lokalizacji dogram Wam tą pogadankę, ale generalnie pomyślałam sobie, że fajnym urozmaiceniem dla mojego kanału, jeśli Wam oczywiście się ten format spodoba, to będą takie życiowe pogadanki. I dzisiaj chciałabym poruszyć temat zakupoholizmu, ponieważ ostatnio bardzo chodzi mi on po głowie, będzie to takie powiązane właśnie z zakupoholizmem, skąd to się u mnie brało, jak to działało, jak to trochę wypiera, i co teraz z tym faktem robię. Natomiast na początek chciałabym wspomnieć o partnerze tego odcinka, którym jest marka PhysioGel, która rzuciła mi wyzwanie, a ja rzucam to samo wyzwanie Wam. I wyzwanie nazywa się wyzwanie szczotkowanie, w którym wspólnie będziemy szczotkować nasze ciała i sprawdzać efekty. Przez kilka tygodni będę Wam dawać update. Zaobserwujcie mnie też na Instagramie, jeśli chcecie być na bieżąco. Marka wspiera nas w ten sposób i zachęca w ten sposób, że do zakupu balsamu nawilżającego niebieskiego marki PhysioGel zostaje dołączona szczotka do szczotkowania ciała, listę wszystkich drogerii, w których możecie właśnie dostać ten gratis, oraz więcej informacji na temat szczotkowania znajdziecie na stronie, którą podlinkuję Wam w opisie. Natomiast chciałabym tutaj parę słów powiedzieć na temat samego szczotkowania, co ono daje. To jest to po pierwsze złuszczenie martwego naskórka, poprawa jędrności skóry, poprawienie krążenia, co za tym idzie, możemy uzyskać efekt zmniejszenia celulitu, co ja bym bardzo chciała zobaczyć, chociaż tak minimalnie, no i generalnie ta skóra staje się bardziej gładka i odrobinę bardziej jędrna, więc chciałabym te efekty faktycznie zobaczyć, dlatego będę sobie je dokumentować na jakichś zdjęciach, czy też na filmikach i będę Wam dawała znać. Natomiast przy szczotkowaniu należy też pamiętać o odpowiednim nawilżeniu tej skóry później. Także po szczotkowaniu nie zapomnijcie o nawilżeniu. I tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą balsam PhysioGel i po takim szczotkowaniu, gdzie troszeczkę jednak naruszamy tą warstwę hydrolipidową skóry, no bo szczotka jest dosyć taka intensywna, to ten balsam nam ją przywraca, daje efekt takiej miękkiej, gładkiej skóry, także to duo jest super. Dajcie znać, kto dołącza do wyzwania, a ja przechodzę już do tematu. Napisałam sobie taki naprawdę króciutki, znaczy takie punkty po prostu, które chciałabym poruszyć, bo jeśli oglądacie mnie już długo, to wiecie, że ja z tematu na temat potrafię skakać i ciężko mi jest czasami te myśli okiełznać, a chciałabym w miarę sensownie tu się wypowiedzieć i też czasowo w miarę minimalistycznie. No i dobra. Na początek. Kiedy takie kupowanie weszło mi w krew? No myślę, że oczywiście większość z nas ma taki etap w swoim życiu, że jak zaczyna pracować i zarabiać, no to czujemy taką trochę niezależność. Natomiast początki w ogóle mojej pracy były takie, że ja nie zarabiałam za dużo, więc wtedy jakoś tak, wiecie, bardzo człowiek oszczędzał. W ogóle były inne czasy, jeśli chodzi o cenę, jeśli chodzi o zarobki. Pamiętam, że ja zarabiałam chyba 7 zł czy 7,50 na godzinę w galerii. No ale nie o tym. Zaczęły takie moje kupowanie typowe. Chyba zaczęło się w Londynie, tak mi się wydaje. I nawet nie chodzi o samo kupowanie, tylko o kupowanie oraz posiadanie różnych rzeczy. Wtedy już nagrywałam filmy na YouTube, więc zaczęły się pojawiać jakieś tam propozycje współprac. Na początku przeważnie były to bartery, czyli po prostu dostawałam różne rzeczy za friko i pokazywałam je Wam tutaj na YouTubie, czy też na Instagramie. I wtedy było to dla mnie niesamowicie ekscytujące, wiecie, to, że dostałam jakąś paczkę, to było dla mnie takie ogromne wow, więc nieważne co to było, ja chciałam to mieć. Jak ktokolwiek się odezwał, ja chciałam po prostu to mieć, nieważne co to było, więc wszystko to brałam. Pamiętam właśnie taki okres tych chińskich firm z ubraniami.
które wysyłały masę ciuchów. Ja pamiętam, że ja wtedy chyba minimum raz w miesiącu dostawałam taką paczkę i ja byłam bardzo szczęśliwa, że mam tyle rzeczy, że mogę robić różne stylówki. Nieważne, że to było po prostu dotyku jak plastik i że nie mogłam w tym oddychać. Nie, ja chciałam te rzeczy po prostu mieć. To samo posiadanie, ten fakt posiadania dużej ilości rzeczy jakoś mnie tak kręcił. No i to samo było z jakimiś kosmetykami, ale w związku z tym, że zaczęłam pracować, no to też chciałam trochę tych rzeczy więcej sobie sama kupować. Natomiast myślę, że wtedy też te zarobki moje nie były tak wygórowane i kolejna sprawa, no życie w Londynie troszeczkę więcej kosztowało, więc nie mogłam sobie aż na tyle rzeczy pozwolić, ale jeszcze bardziej to się rozwinęło chyba podczas pobytu w Warszawie. To był mój taki pik, taki najbardziej intensywny moment, jeśli chodzi o rzeczy. Bo już z Londynu wracaliśmy naprawdę z takim pełnym prawie, że nie, chyba połowa busa była zapełniona kartonami z naszymi rzeczami, więc już sporo ich mieliśmy. Ale to, co mieliśmy w Warszawie i ile trzeba było przewozić tych rzeczy, jak tutaj przeprowadzaliśmy się do Płocka, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, naprawdę. Tych rzeczy się nagromadziło niesamowicie dużo i to w mieszkaniu, nie wiem, niecałe 70 metrów. Ja przyjmowałam wszystkie paczki, wtedy już, no można powiedzieć, że gdzieś tam byłam rozpoznawalna dosyć, więc naprawdę mnóstwo marek mi te paczki przysyłało, ja te wszystkie paczki starałam się pokazywać i miałam też coś takiego, że no wtedy będąc tą beauty typowo influencerką, miałam coś takiego, że chciałam mieć wszystko i wszystko zrecenzować i chciałam być pierwsza, żeby to zrecenzować, więc nie dosyć, że to gdzieś tam mi zaprzątało przestrzeń, to jeszcze taką psychikę, wiecie, że no muszę, dobra, dostałam tą paczkę, to biegnę szybko i nagrywam tego samego dnia najlepiej, żeby być pierwszą. Nie wiem, co to w ogóle, o co tu chodziło. Także no chciałam tego wszystkiego mieć jak najwięcej i też, co jest po prostu trochę takie abstrakcyjne teraz dla mnie, ja zachowywałam wszystkie opakowania. Wszystkie, no prawie, że no jakiś tam karton taki zwykły oczywiście wywalałam, ale zachowywałam wszystkie opakowania, takie wiecie, pudełeczka, jakieś te PR-owe takie no dziwne opakowania. Widzę, że już mam jedną kreskę baterii. No sama się wyrobiłam, więc będę musiała może gdzieś bliżej podjechać, dograć resztę. Ale ja to wszystko zachowywałam, nie wiem po co. Pytajcie mnie, ja wam odpowiem, że nie wiem. Tak samo było z tymi kolekcjami kosmetyków. Ja miałam, i też z tym wróciłam do Płocka, miałam tak dwie szafki, te małe takie Alexy z Ikei wypełnione, plus chyba trzy takie wysokie te Alexy, czyli takie od ziemi naprawdę prawie, że no nie wiem, mi do ramion gdzieś to sięgało, wypełnione po brzegi kosmetykami i jeszcze jakieś takie, które odkładałam do rozdań w jakichś pudłach, pudełeczkach, poupychane po prostu wszędzie. I ja to trzymałam. Nie wiem, po co to po prostu trzymałam, bo nie wiem, jakoś taką satysfakcję mi chyba sprawiało to, że mam tyle kosmetyków, że jestem obdarowana, że powinnam być za to wdzięczna. Nawet pamiętam kiedyś, nie będę mówiła tutaj z kim, jechałyśmy taksówką z innymi influencerkami i rozmawiałyśmy o tym właśnie, że trochę nas zaczyna to przytłaczać, że dostajemy tyle paczek, bla 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 i później wysiadamy i mówią, kurde, co sobie ten facet o nas pomyślał. Jeszcze pamiętam, że wtedy byliśmy na zakupach chyba w Primarku i z takimi torbami, każda z torbą taką wielką Primarka i wsiadamy i marudzimy na to, że mamy za dużo rzeczy. To ten taksówkarz musiał mieć niezły ubaw z nas. No ale generalnie faktycznie ja to wszystko trzymałam. Pamiętam, jak nagrywałam często jakieś takie filmy, kolekcja, zwłaszcza moich palet cieni. Ja tego miałam od groma. Pamiętam, że w pewnym momencie miałam ponad 100 tych palet, czy ze 120, coś takiego, co teraz mi się po prostu w głowie nie mieści, bo ja używam na co dzień jednej palety od dłuższego czasu. No mam ich tam, nie wiem, z 5 może, ale używam przeważnie jednej. Także w ogóle szał. I tutaj sobie zapisałam, że posiadanie stało się metodą na zagłuszenie pewnych braków czy lęków. I faktycznie ja jestem teraz w stanie to przyznać przed sobą i przez ostatnie lata jakoś tak przepracowywałam sobie różne moje schematy i różne moje takie przekonania w głowie i faktycznie ja przez długi czas
nie miałam przepracowanych pewnych kwestii, czy to z przyszłości, czy z teraźniejszości, które mnie męczyły, a że jestem dosyć wrażliwą osobą, to nie chciałam po prostu tego robić, nie chciałam tych myśli utrwalać, chociaż i tak miałam to cały czas w głowie, ale wiecie, im macie więcej rzeczy, tym bardziej musicie się tym zajmować, tym bardziej musicie to organizować i wtedy ja jakby tym posiadaniem zajmowałam swoją głowę. Do takiego wniosku doszłam, więc no naprawdę pod tym względem było to dla mnie bardzo jakieś takie druzgocące. Tłumaczyłam sobie wiecznie, że wszystko mi się przyda i jakieś takie miałam wyrzuty sumienia, gdy się miałam pozbyć czegoś ze względu na to, że a no dobra, potem będę musiała może to kupić, przecież powinnam właśnie być wdzięczna za to, że to mam. No i oczywiście byłam wdzięczna, że miałam możliwość dostawania różnych rzeczy za darmo, chociaż przez lata jakby zarobiłam, można powiedzieć, moją pracą na to, że teraz różne rzeczy dostaję. No ale cały czas miałam z tyłu głowy, że no, lepiej mieć ten zapas niż później musieć coś kupować. Mimo że 90% z tych rzeczy nie byłam w stanie użyć, albo użyłam właśnie do jakiegoś filmu i to później leżało. Także to był jeden wielki szał i myślę, że tutaj też ta moja historia będzie się różniła od historii innych osób, które może w jakiś tam zakupoholizm trochę wpadły, ponieważ no ja dostawałam mnóstwo tych rzeczy. Właśnie po tym okresie, po Londynie i po Warszawie, czyli jak już tutaj wróciliśmy do Płocka, zaczęłam się trochę pozbywać rzeczy. Natomiast ja się pozbywałam rzeczy, żeby w to miejsce sobie kupić rzeczy. I to nie było tak, że ja się pozbywałam, aby kupić sobie za pieniądze z 10 rzeczy na przykład sprzedanych na Vinted, żeby kupić jedną porządną. Nie, ja kupowałam kolejne 10 i to zazwyczaj pod wpływem takiego impulsu, że chodziłam po sklepach na przykład, coś mi się spodobało, to kupiłam. Kupiłam to, tamto, siamto. Wchodziłam do Zary i kupowałam, nie wiem, 5 rzeczy, które mi się podobały, bo twierdziłam, że już teraz mnie na to stać, bo sprzedałam sobie parę rzeczy i się tym tłumaczyłam, że wiecie, nie wydaję tak naprawdę tych zarobionych pieniędzy, tylko to, co, wiecie, zarobiłam sobie sprzedając ubrania, w ten sposób. I bardzo często były to też takie nieprzemyślane zakupy pod kątem tego, że wydawało mi się, że coś wygląda spoko, albo widziałam gdzieś jakieś inspirujące zdjęcie na Pinterestie czy na Instagramie, gdzie ktoś fajnie w tym wyglądał. Nieważne, że ja w tym nie wyglądam dobrze. Nieważne, że to w ogóle nie pasuje do mojego trybu życia i będę to nosiła od święta, powiedzmy. Nieważne. Ja kupowałam te wszystkie rzeczy, bo mi się podobały. To było jedyne wytłumaczenie, nawet jeśli one nie do końca pasowały na moją sylwetkę, czy później, wiecie, założyłam raz i jednak uznawałam, że to do mnie nie pasuje, czy jednak mi się nie podoba, jak na mnie leży, i później wisiały w szafie. Także no takich zakupów miałam naprawdę masę. No i to samo było, jeśli chodzi o kosmetyki. Masa wysypywała się po prostu z tych moich szuflad, z tych komód. Nieważne też, czy było, właśnie to jest bardzo ważna kwestia, nieważne, czy coś było nadal, czy miało ważną datę do użycia. Nieważne, po prostu to wszystko leżało. Dobra, i następnie jeśli chodzi o ubrania, wracając właśnie do ubrań, zaczęłam się interesować taką szafą kapsułową i posiadaniem takiej właśnie spójnej garderoby, natomiast ja sobie cały czas to tłumaczyłam tak, że przecież nie muszę się tego trzymać jakby w 100%, nie muszę mieć, nie wiem, 30 rzeczy, które do siebie pasują jako takiej sztywnej kapsuły, tylko przecież mogę mieć ile chcę rzeczy, ale żeby wszystko do siebie pasowało, bo mi się to wszystko podoba, bo ja chcę móc tworzyć mnóstwo stylizacji, bo jest mi to potrzebne do kręcenia filmów, czy tam do kręcenia rolek. To też było moje wytłumaczenie jeszcze niedawno, dosyć mocne. I siebie sama tym przekonywałam, że przecież ja to kupuję do filmu, a nieważne, że później nie zwracałam tego. Czy nawet jak zamówiłam 10 rzeczy i kilka na mnie były takie, wiecie, że w 80% albo 60% mi się podobały, nadal to wszystko zostawiałam, także nie ma na to wytłumaczenia tak naprawdę. No i patrząc sobie na te e-booki, na konta na Instagramie, co chwilę kupowałam. Co prawda robiłam trochę taką wymianę szaf, ale chciałam mieć wszystko na już. I to jeszcze było rok temu, kiedy ja tak naprawdę no, chciałam sobie wymienić tą garderobę i jestem zadowolona teraz z ubrań, które mam, bo są w moim, powiedzmy, nowym gdzieś tam stylu i myślę, że wyglądają na mnie dobrze. Natomiast chciałam mieć wszystko naraz, więc to też był taki moment, gdzie zaczęłam kupować non-stop. Od razu jak tylko coś zobaczyłam na Instagramie u kogoś, albo właśnie w e-booku, to kupowałam.
nie było takiego czegoś, że przemyśl to, zastanów się. Nie, ja szłam i kupowałam po prostu. No i dobra, kiedy mnie to już tak naprawdę przytłoczyło? Ja myślę, że przez długi czas mnie to przytłaczało, tylko tak jak mówię, zagłuszałam sobie to gdzieś. Natomiast tak naprawdę chyba poczułam, że jest mi z tym mega ciężko, kiedy zostałam mamą. No nie da się tutaj ukryć, że życie z małym dzieckiem, tym bardziej z takim dzieckiem, jakim Nel jest teraz, bardzo ruchliwym, takim, który się bawi, wyciąga różne rzeczy, wszystko chce poznać. Mam z powrotem i myślę, że nikt z Was się na mnie nie obrazi, że nagrywam resztę w domu, ale zostało mi już naprawdę niewiele do dogrania, więc stwierdziłam, że nie ma sensu, nie chcę tracić czasu na jeżdżenie, poza tym zbiera się na deszcz ewidentnie. Więc wracając do tematu, skończyłam na tym, jak wygląda życie z dzieckiem. No nie jest to zdecydowanie zorganizowane życie, nie jest to życie w jakimś super idealnym porządku i trzeba się z tym pogodzić. Natomiast ja czułam się bardzo często mocno przebodźcowana przez to, że wszędzie coś leżało. Tym bardziej, że ja często mówiłam, że nie lubię tego mieszkania, w którym teraz mieszkamy, dlatego, że tu się zbyt wiele dzieje. Jest po prostu zbyt wiele takich bodźców. Tak, mamy kanapę w jednym kolorze. Mamy stolik ze srebrnymi nogami, które w ogóle moim zdaniem nie pasują. Mamy czarne elementy. Mamy nagle lustrzane jakieś komody. Mamy drewnianą zabudowę, szafki są białe. Tam mamy jakąś tapetę w kwiaty. Tutaj mamy w ogóle inny motyw, także dla mnie już w tym mieszkaniu mega dużo się dzieje, a jeszcze jak się porozkładało te wszystkie rzeczy, ja sobie wymyśliłam jakieś ozdoby i duperelki, no to tego było zdecydowanie zbyt wiele. Dlatego też postanowiłam zacząć od tego, co na zewnątrz i zmniejszyłam ilość rzeczy, które znajdują się na wierzchu. Zmniejszyłam też ilość rzeczy, które znajdują się na blatach, do możliwego minimum. Jeszcze jest przede mną trochę pracy, jeśli o to chodzi, natomiast no niedługo się przeprowadzam, więc nie jest to jakimś tam moim ogromnym priorytetem. Natomiast właśnie to wszystko doprowadziło mnie do wniosku, że te wszystkie rzeczy po prostu nie dosyć, że zabierają mi czas, bo muszę się nimi zajmować, to mnie zwyczajnie stresują, sprawiają, że czuję się nieszczęśliwa, bo ja nie cierpię bałaganu, naprawdę. Ja, jak mam bałagan, to ja nie potrafię się skupić, czuję się od razu taka przytłoczona, dlatego też no myślę, że to już najwyższy czas i że dojrzałam do tego, że mogę się dobrze czuć ze sobą, niezależnie od tego, ile tych rzeczy mam. Więc podjęłam kroki właśnie takie prowadzące do minimalizacji rzeczy w moim życiu, w moim otoczeniu, w moim domu. Na przykład przed chwilą właśnie, w tej przerwie nagrywania tego filmu, podrzuciłam rzeczy do charity shopu. Oddałam po prostu dla potrzebujących mnóstwo rzeczy, jakieś ubrania, dodatki, moje ubrania, Nel ubrania, no przeróżne rzeczy. Także myślę, że naprawdę w ten sposób można nie dosyć, że sobie użyć, to jeszcze zrobić coś dobrego. Możemy posprzedawać te rzeczy na Vinted, co ja też robiłam wiele razy, ale teraz już nie robię tak, że kupuję mega dużo rzeczy w zamian, tylko faktycznie zastanawiam się długo, czy coś jest mi potrzebne i po prostu te pieniądze sobie zbieram z tego Vinted na konto. No i wiadomo, że teraz priorytetem naszym jest budowa domu, więc na to idzie większość kasy. Ale też staram się robić meal plan, żeby nie marnować jedzenia, no bo to też wiąże się z posiadaniem, tak? No po co mam mieć wypełnioną po brzegi lodówkę, skoro później tego nie zużywam, tylko wyrzucam. No po prostu poczułam, jak już zaczęłam robić te porządki, to poczułam, że naprawdę jest to dla mnie takie oczyszczające i że już przeszłam przez ten etap, gdzie ilość rzeczy jak największa sprawiała mi frajdę i jakoś tam podbudowywała moje poczucie własnej wartości. Aha, no i jeszcze co chciałam tutaj podkreślić, jeśli chodzi o kupowanie ubrań, czy w ogóle jakichś takich rzeczy materialnych, dodatków, no związanych z modą, torebek czy tam butów. Już w tej chwili wypracowałam sobie taki system, że zastanawiam się najpierw, czy w 100% mi się to podoba, czy mam jakiekolwiek wątpliwości. Jak mam nawet najmniejszą wątpliwość, no to po prostu oddaję. Zdarza się tak oczywiście, że na przykład nie leży coś na mnie idealnie, bo
no mam taką figurę, jaką mam i często w talii coś na mnie odstaje, co w biodrach jest dobre, no to jest okej, okay, mogę sobie iść do krawcowej i to zwężyć, ale wiecie, chodzi o to, czy ta rzecz faktycznie w 100% mi się podoba, no bo tak jak mówiłam, często zostawiałam sobie takie rzeczy, które no podobały mi się, ale nie był to jakiś tam szał, nie uważałam, że są mi bardzo potrzebne i nie uważałam też, że będą mi pasowały do większości mojej szafy, po prostu mi się podobały. Miałam mało takich podstaw, takich baz, a miałam mnóstwo takich rzucających się w oczy elementów, przez co co chwilę kupowałam coś nowego, bo mi się wydawało, że im brakuje tego, żeby ubrać to z daną rzeczą, tak? Także to taki mój mały... Także to jest mój taki mały sposób. I kolejna rzecz, zastanawiam się, po co mi to tak naprawdę? Czy potrzebuję na przykład duplikatu czegoś? Zrobiłam ogromny przegląd kubków ostatnio i jestem pod ogromnym wrażeniem. W filmie z organizacji możecie to zobaczyć. Możecie właściwie zobaczyć, ile mi zostało, bo nie nagrywałam, jakie usuwałam, ale były dwie pełne półki po prostu wypchane po brzegi. Natomiast ja miałam swoje takie ulubione, których używałam najczęściej, no to po co mi jest aż tyle tych kubków? Wiecie, mam wystarczająco, że jak przyjdzie kilka osób, to mogę każdemu dać kubek. Nie muszą być wszystkie takie same. A po co mam trzymać tego tyle? I teraz no jest to takie dla mnie satysfakcjonujące niesamowicie, jak otwieram tą szafkę i tam jest tak mało kubków. Także, no teraz po prostu staram się przenieść taki minimalizm, jeśli chodzi o rzeczy do nowego domu. Nie twierdzę tutaj absolutnie, że jestem minimalistką, że do tego dążę, no bo podejrzewam, że nigdy minimalistką typową nie będę. Natomiast staram się przenieść właśnie to do nowego domu, żeby tam już od początku wprowadzić się z takim uporządkowanym życiem i nie mieć nadmiaru rzeczy, które mnie przytłoczą. Ja lubię puste przestrzenie, może dla kogoś to jest nudne, ja lubię puste, czyste przestrzenie i mi to sprawia przyjemność i daje mi taki spokój wewnętrzny, więc tego potrzebuję w nowym domu, a pieniądze, które zaoszczędzę, no idą oczywiście w budowę domu, w kredyt, w dziecko, ale chciałabym też na przykład odkładać je na wyjazdy rodzinne, bo myślę, że to jest o wiele cenniejsze niż rzeczy. Absolutnie tutaj proszę mnie nie łapać za słówka, bo na pewno będzie tak, że kupię sobie, nie wiem, jakąś torebkę albo kupię sobie coś droższego czasami, czy kupię sobie jakieś ubranie, oczywiście, że sobie kupię, tylko nie jest to już takie kompulsywne, jak było wcześniej. No i jest dużo bardziej przemyślane i też stawiam teraz na jakość, a nie ilość, tak jak wcześniej. Także to by było na tyle w tej pogadance. Mam nadzieję, że jakieś wnioski dla siebie wyniesiecie, a jeśli nie, no to chociaż przyjemnie Wam się tego słuchało. Może ktoś sobie włączył w trakcie sprzątania, organizacji, czy właśnie decluteringu. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu odcinków, takich pogadanek, no docelowo car vlogów. Jeśli tak, no to podrzućcie może jakieś tematy, na które chcielibyście usłyszeć taki car vlog. Ja mam swoje pomysły, ale może akurat coś Was konkretnego interesuje, także dajcie znać w komentarzach. Kciuk do góry, jeśli się podobało i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!